zajęcia staramy się prowadzić w sposób aktywny, żeby maksymalnie wciągnąć studentów do dyskusji, żeby mogli się wypowiedzieć i zadawać pytania, szczególnie pytania ze strony studentów, którzy pracują w danym zawodzie, są bardzo ciekawe. Dlatego właśnie staramy się przedstawić teorię w jak najbardziej praktyczny sposób, tak żeby mogli tę wiedzę potem wykorzystać. Dodatkowo studenci mają możliwość korzystania z pomocy wykładowcy, nie tylko w szkole, ale także przez internet. Można się spotkać z wykładowcą po zajęciach, zadać jakieś pytanie, czasami grupa odpowiada, częściej wykładowca. To na pewno jest wyjątkowo korzystne narzędzie, szczególnie dla osób, które nie mieszkają w Gdańsku. Przyjazna. Bez granic. Dynamiczna. Wybrałem tę, Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku. I ten wybór bardzo sobie chwalę, ponieważ z całą przyjemnością obserwuję rozwój tej szkoły i to w dwóch płaszczyznach, które są ważne dla kształcenia uniwersyteckiego. Pierwsza płaszczyzna to dydaktyka, praca z młodymi ludźmi, praca ze studentami, a druga nieustający rozwój naukowy i kontakty międzynarodowe. U nas na uczelni działa Extranet, czyli wewnętrzny serwis internetowy. Mogę na nim sprawdzić takie rzeczy jak plan zajęć, oceny, zaliczenia, a także przejrzeć oferty pracy. Do Extranetu mam dostęp praktycznie wszędzie, gdzie znajduje się komputer bądź internet. Ja zarezerwowałam książkę w bibliotece przez Extranet i właśnie otrzymałam informację, że mogę tę książkę odebrać. Oprócz tradycyjnych podręczników i czasopism mogę również skorzystać z setki e-materiałów. Skończyłem Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku. Kierunek finanse i rachunkowość. Po studiach bez problemu znalazłem pracę. Biuro karier w naszej uczelni to nie tylko praktyki zawodowe, to również pośrednictwo pracy. Miejsce, gdzie nasi studenci i absolwenci poprzez udział w warsztatach, w targach pracy oraz indywidualnych rozmowach doradczych otrzymują realną pomoc, wsparcie do kariery zawodowej. Biuro nasze współpracuje z około 1000 firm z całego regionu. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku to nie tylko dyplom licencjata i magistra, ale również studia podyplomowe. Oferujemy ponad 20 kierunków studiów z różnych dziedzin – finansów, bankowości i zarządzania. Siłą naszych studiów podyplomowych jest ich elastyczność, dopasowanie do aktualnie panujących trendów na rynku pracy oraz wykładowcy praktycy na co dzień zajmujący się dziedziną, z której prowadzą zajęcia. Co wyróżnia studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej? Jest wiele atutów, o których można mówić. Praktyczne podejście do wiedzy, doświadczeni wykładowcy, dobra i miła obsługa. Ale najważniejsze jest to, że ludzie, którzy tu studiowali, wracają, tak jak ja, by zrobić kolejne studia. Wiem od słuchaczy studium podyplomowego, że oczekują konkretnej, praktycznej wiedzy. I my to dajemy naszym słuchaczom poprzez zajęcia warsztatowe, przykłady z codziennej pracy, merytoryczne kontakty z organizacjami branżowymi i nami, wykładowcami, praktykami. Praktyczny wymiar tych studiów wydaje mi się największym ich atutem. W tych salach spotykają się bądź praktycy, bądź osoby zainteresowane właśnie praktyką. To jest wartość i dla wykładowców, i dla słuchaczy na studiach podyplomowych. Też największa przygoda, jeśli chodzi o dydaktykę, o prowadzenie zajęć i to sobie szczególnie cenię. Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego nasza uczelnia zrealizowała projekt Aktywni zajdą dalej, mój pierwszy biznes. W ramach projektu uczestnicy brali udział w szkoleniach, a również mieli możliwość pozyskania dotacji inwestycyjnej na prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą. Przedsięwzięcie to było skierowane do osób młodych, aktywnych na rynku pracy, ale również do tych wspierających przedsiębiorczość, rodziców, nauczycieli i doradców zawodowych. W ramach festiwalu organizowane były wykłady, szkolenia i warsztaty z zakresu prawa, ekonomii i przedsiębiorczości, jak i kształtowania kompetencji menedżerskich i umiejętności osobistych, jak autoprezentacja, odporność na stres czy zarządzanie czasem. Europejska. Nowoczesna. Bez granic. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku współpracuje aż z 33 uczelniami zarówno w Europie, jak i poza nią w ramach programu Erasmus, jak i na podstawie umów partnerskich. Salut! Ça va? W ramach programu Erasmus studiowałyśmy pół roku we Francji. Dzięki czemu spełniło się jedno z naszych największych marzeń. Zwiedziłyśmy prawie całą Francję. Poznaliśmy całą masę niesamowitych osób, od Chin po Meksyk. Z którymi studiowałyśmy, bawiłyśmy się i szlifowałyśmy język. Była to najlepsza przygoda naszego życia. Zdecydowanie. Przyjechałam tutaj z Armenii. Studiuję WSP Gdańsk, finanse i rachunkowość. W
Przewagą Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku jest fakt, iż zarówno Polacy, jak i studenci zagraniczni mogą studiować specjalność International Business and Finance. Dobra. Lepsza. Najlepsza. Przyjazna. Niebieska. Samorząd studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku ma silną tradycję. Funkcjonuje w uczelni od blisko 10 lat. Poprzez swoich przedstawicieli, zarówno w Senacie, jak i Konwencie Uczelni, ma realny wpływ na podejmowanie decyzji dotyczących funkcjonowania uczelni. Samorząd studentów jest aktywny również na forum ogólnopolskim. To przedstawiciel Samorządu Studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku był pierwszym przedstawicielem studentów uczelni niepublicznych we władzach Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. Zachęcam wszystkich do aktywności na rzecz uczelni. W naszej uczelni działa wiele osób zainteresowań. Ja na przykład należę do koła naukowego Profit, zajmującego się tematyką finansów i rachunkowości. Mamy też sekcję. Piłki nożnej, koszykówki, siatkówki. Ja należę do sekcji kajakowo-żeglarskiej. W zeszłym roku wygrałam regat. A ja w kurdeguję gazetkę Skrypt. A ja z kolegami założyliśmy naukowe koło debat politycznych w Montesku. Ja w wolnych chwilach miksuję muzykę w klubach. Dlatego nasze połowinki i otrzęsiny to niezapomniane wrażenia dla naszych studentów. Każdy z Państwa może skorzystać z oferty naszej uczelni. Zdobyć tytuł licencjata, magistra, wybrać studia podyplomowe, zamówić szkolenia na miarę potrzeb swoich pracowników, odwiedzić nas na otwartych wykładach i seminariach, wziąć udział w konferencjach naukowych, czy też złożyć ofertę pracy naszym absolwentom. Możliwości jest wiele, a przecież ciągle szukamy nowych pomysłów na rozwój. Bo za 10 lat nadal chcemy być numerem 1.